Wcześniej wydajcie to ja, Bilgun. Oficjalna część Primus Inter Pares właśnie się zakończyła, a teraz zaczynamy prawdziwą zabawę. A ja będę waszym przewodnikiem, także nic się w ogóle widzu nie martw. Dobry. Witajcie moi drodzy w przyrodzie, zwłaszcza kiedy część oficjalna się kończy w EPRO, Primus Inter Pares. Tutaj wszyscy się zbierają na wodopoju. Zapraszam. Chciałem zapytać, jak to jest, kiedy każdy, patrząc na pana, ma w głowie procenty. Picie w miarę nie zaszkodzi nawet w największych ilościach. Państwo wygrali Primus Inter Pares. Nie, ale zarobki. Klamrę. Niestety nie jesteśmy na dobrej drodze. Ale jesteśmy na dobrej drodze. No dobrze. No za rok, dobra. Za dwa. A pan? Tak? Ktoś tu wygrał klamrę? Nie, to sami bezklamrowcy. Dostałaś nagrodę? No właśnie nie, ale biegnę, żeby może ją dostanę, czy nie? Trzeba po klamrach szukać. Teraz już ogarnąłem. Prezes, tak. Prezes powie, gdzie są te klamry i dlaczego one tak ukryte są, bo nie mogę znaleźć ludzi. Pan wygrał? Wygrał. Coś tam wygrałem. O, co pan wygrał? Czy to jest agrafka? Nie, to jest żywe złoto. 400 jednostek piszesz, baby, masz. Osobiście ci wręczę. Czuję to u ciebie. Banda! A jaki jest najwyższy poziom? Szósty. To jest Olimp tej organizacji. Olimp. No to grudniak, strzeż się. Dokładnie tak. Nadchodzimy. Ja widzę tutaj człowieka sukcesu. Czy to pan? Tak, to ja. Która godzina? O, tam zegarek był. Nie ma, był. Właśnie nie mam zegarka, bo ja wszystko gubię. Mam taką klamrę i nie wiem, do czego służy. Ja uważam, że to jest infolinia. Po tej infolinii mówią, że na przykład mogę wypić dwa drinki. Ale tylko wtedy, jeżeli jest pan ubezpieczony. A jestem ubezpieczony, to mówią, że cztery. Chciałbym przedstawić z Krakowa. Tak, z Krakowa. Niewiasta, która ma klamrę, jest kobietą sukcesu. EPRO daje nam takie możliwości, że nigdy się nie spodziewałam, że znajdę się tutaj, na tym miejscu. Yes. O! Jumping. Czy pan coś wygrał? Dokładnie. Co to? A pan tu tak, bo matko jedyna. Coś nie coś potrafię, ja po prostu mam talent. Jak to jest, kiedy ktoś mówi, dobra, idźcie przodem, będę ubezpieczać tyły, czy to pani wtedy im ufa? Ja ubezpieczam na innej zasadzie. Ja tu stałem 2 minuty i czuję się bezpieczniejszy niż kiedykolwiek. EPRO to jakby cię Bruce Lee z obrotówki pociągnął. Co by było, gdyby na przykład pan tutaj był w EPRO? To który pan by poziom miał? Nie jestem aż tak dobrym sprzedawcą, żebym pretendował do jakiegokolwiek poziomu. Natomiast jedno, co jest ważne, to to, co sprzedają, to są dobre produkty, to są dobre rzeczy, przede wszystkim potrzebne Polakom, żeby mieli pewność bezpieczeństwa. Pan ma klamrę. A ja? Jak się pan czuje jako celebryta EPRO? Bardzo dobrze. Świeci pan przykładem. A żona jak wspiera? Daje mi wolną rękę, mówi. Kochanie, rób. Wow, no to niech pan robi. Pani Agnieszko, ja chciałbym z panią pogadać, bo ja uważam, że pani to jest gwiazdą w EPRO. To jest połowa sukcesu, to jest jego. No to gratulacje. Mamy zdjęcie z 2018 roku razem. Ej, ale to jest Kim Jong-un, nie ja. To jest dyktator Korei Północnej. A ergo, no, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. You said only English. Zajebis. Co tam? No pan coś chce ode mnie? Może w Mongolii otworzylibyśmy razem EPRO. Cześć Tomek. Przepraszam, cześć. Jak się prowadzi? Kto? Co? Kto się prowadzi? No myślę, że... Jak się prowadzisz? A jak ja się prowadzę? Dobrze, jak Audi A6 co najmniej. Otwieramy Chingis Khan ubezpieczenia z napisem na dole EPRO. Na i dole. Wszyscy przyjdą. Nauczę cię uczciwie zarabiać pieniądze. Po co panu te karty są? Czaruję. Zrobimy coś? No jasne. Karta, która jest teraz na samej górze, to jest 6 karo. No. I to nie jest twoja. No nie. Wystaw dłoń przed siebie, daj taką okejkę. Trochę niżej. Ściśnij tą 6.
Pomachaj nią. To to? Gdyby Peter Grudniak był moim menedżerem, to już bym był prezydentem Mongolii dawno temu. Panuje tutaj taka atmosfera, prezesa Grudniaka nie sposób nie lubić. Proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje. Ludzie, którzy są tutaj i mówią o tym miejscu, o osobach, które ich otaczają, jak o własnym domu, jak tego nie lubić, jak tego nie kochać? Jeśli tej pracy nie daje się całego serca, po prostu nie warto w tej pracy być. Właśnie miałem bardzo ciekawe zdarzenie w windzie. Pewna Amerykanka zapytała mnie, co to za impreza jest tutaj w hotelu dzisiaj? Mówisz, że firmy ubezpieczeniowej EPRO. Co za szczęśliwi, radośni ludzie. Czy wszyscy Polacy są tacy? UP teraz zawsze są, jakby to kolokwialnie powiedzieć, grube imprezy. Ale oprócz tego wiemy, że jest to też zwieńczenie pewnej fazy, która kończy się właśnie czymś wspaniałym. I tę nagrodę, i motywację, i to wszystko jest. Oprócz tego też wspaniałe show. Jak się pani podobało? Bardzo mi się podobało. I tutaj widać, że nie chodzi tylko o sprzedaż, ale chodzi o relacje, chodzi o pewne osiągnięcia, chodzi o przyjaźń. Ta praca to jest absolutnie jeden z najszlachetniejszych zawodów na świecie. Jeżeli się na to patrzy rzeczywiście jako na swój zawód dziś, jutro i za wiele, wiele lat, nie sposób czegoś zepsuć, bo to prędzej czy później wróci. W związku z tym o tą jakość dba się od samego początku do samego końca. Peter jest wyjątkową osobą, która wokół siebie skupia ludzi z bardzo różnych środowisk. Mamy sport, mamy sztukę, mamy ubezpieczenia, mamy finanse, ale wszyscy czujemy się po prostu przyjaciółmi i tutaj wychodzimy trochę poza te swoje zawodowe role. Dobrze się bawimy i czujemy, że nasze życie naprawdę ma sens. O, to prawda, to teraz polała pani miodek na moje serduszko.